wyspy parę lat temu. Zadarł z jakąś ekipą z Pacyfiki. Gruba sprawa. Pamiętam. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Z tej strony kłania się Marek Puma 37, Tiger Puma oraz, no właśnie, też Marek Puma 37. Czyli mam tak, trzy kanały, a social mediów mam troszkę więcej. Mam Marek Puma, taki, można powiedzieć, niekoniecznie związany i wyłącznie z grami. Taki bardziej luźny, tytułowy, czyli wzajemna akceptacja to to, o co warto walczyć. I jeżeli chodzi o kanały, to małpa z dużych liter Marek Puma MP Marek 37 to jest kanał główny. Marek Puma 37, aczkolwiek ma inną małpę, czyli inaczej się, że tak powiem, zaczyna. To jest względność YouTube'a. Ja się z tym nie będę za bardzo bił. Nie przeszkadza mi to, jeżeli ktoś będzie mnie chciał szybko znaleźć, to i ten sposób będę z drugiego kanału YouTube'owego dawał. Jeśli chodzi o Twitcha, to jest Tiger Puma. Umyślnie niepoprawnie napisany przez J. I dzisiaj przyszedł do mnie chrześniak, który udostępnia mi swoje gry zakupione przez tatę, względnie kieszonkowe, jak dostaje, to sobie kupi. Z racji też, że ja nagrywałem już wcześniej o nowym PC-cie, to nie będę się nad nim rozkminiał, co ma i dlaczego ma. I z czym się go je, bo ja jeszcze sam do końca wszystkiego nie wiem. Mało tego, jest to Windows 11. Miałem problem, ponieważ kolega z uwagi na to, że no czas był niekorzystny dla obu stron, zmontował peceta w ciągu 2 godzin, że tak powiem, bebechy. A wgrywał po prostu tak, żeby po prostu PC chodził. Stąd też właśnie ten pośpiech zgubił mnie również, jeżeli chodzi o Steama. Steam jako taki, jeżeli chodzi o Steama, jest w porządku. Ja na Steamie nie wysyłam absolutnie żadnych linków do żadnych stron. Zdarzało może mi się, za wyjątkiem, kiedy to był mój kanał z moich filmów, czyli ja nie sugeruję ani gier, a względnie znalezionych na internecie, czyli powiedzmy jest jakaś tam platformurka sieciowa, którą można byłoby sobie popykać, no nie, a tego na Steamie nie ma, ja takich rzeczy nie sugeruję. Tym bardziej nie piszę w języku angielskim, ponieważ nie znam język angielski w języku komunikatywnym. W związku z powyższym wszystkie teksty nawet sobie tłumaczę, jeżeli ktoś przyjdzie obcojęzyczny, w Google tłumaczu. Co wiadomo, że Google tłumaczy jak tłumaczy. No nie? To jest tylko urządzenie. No ale do czego zmierzam? Ponieważ nie chciałbym stracić żadnych, ale to absolutnie żadnych znajomych na żadnej platformie, z którymi dobrze żyję. Ten powyższy link to nie jest mój link. Absolutnie nie jest to mój link. I to jeszcze jest wysyłany dzisiaj. Ja przez kilka dni instalowałem, ogrywałem, próbowałem. No bo jak czegoś nie znasz, to musisz się zaznajomić, żeby się nie gubić, no nie? A i tak się gubię jeszcze. Więc zanim ja uporam się z nowym PC-tem, z nowymi możliwościami, to trochę minie. Więc ja jedynie, rzadko kiedy, co napisałem u kilkunastu znajomych, musiałbym do każdego z kolei, nie wiem, czy nawet tutaj ktoś nie wysłał linka,
No tu też wysłali linka. Widzicie? Ile ja muszę ludzi przepraszać przez to, że po prostu nie zalogowałem się na swoim PC-cie przez nika razy hasło, tylko się rejestrowałem przez QR. Przez telefon. Było szybko, potrzebowałem nagrać materiał, zgrać grę ze Steama, no i są efekty, no są efekty. No jakiś idiota po prostu się podszył za mnie. Tym bardziej, że jeszcze raz podkreślam, ja nie znam języka angielskiego komunikatywnie, jeżeli korzystałbym z translatora, no to też by wyszły błędy, ponieważ translator też błędy robi. Powiem wam tak, że jak cokolwiek wklejam przez translator tłumaczone, to YouTube zaraz to podkreśla w języku angielskim, że jest to błędem, że słowa zostały, czy słowo nie zostało poprawnie w języku angielskim napisane. W związku z powyższym, no, ten link, możecie sobie go, to jest jako wzór, ale bynajmniej ostrzegawczy oczywiście, nie korzystać, nie klikać w niego. I to nie jest moje. Ja na Instagramie link daję, na Facebooku, na TikToku, na X-ie i na dwóch Facebookach. Oraz na YouTubie. No to wiadomo, że pod filmem, ale robię to rzadko, ponieważ uważam, że... znaczy uważam, no wiecie jak jest z YouTubem, no nie? Także to tyle z tematu związanego właśnie z tym idiotycznym kurwa linkiem. Przepraszam, nigdy nie przeklinam, ale ja nikomu, nawet najgorszemu wrogowi, nie życzę najgorzej, a co dopiero, żebym chciał komuś, komukolwiek zaszkodzić, wysyłając link z wirusem. To tak, że tak powiem, tytułem wstępu, no nie? Witam ponownie. Po krótkim wstępie, którym też był shot, wchodzimy do Punk 7 2077. Zemili, będę musiał sobie dać ułatwienie. Dobra. Witam serdecznie. Kłania się Marykuma. Przeszkadzam? Czy spałeś się? Bo wyrwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Czekajcie, na niej nie mogę wejść. Akcja zablokowana. No to okej. Super. Przedtem mogłem wejść, teraz mam zablokowaną. To jest ciekawe, nie? Ale witam serdecznie, Keniak się z tej strony, Marek Puma. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Także ja, drodzy mieli, nie wiem, czy nagrałem, ale grałem łatwy poziom, ponieważ nie mogłem przejść telefonu. Pomimo tego, że jakby to powiedzieć, ogarnąłem twoją starą 45. Miota aż miło.
Pokaż mi tę spluwę. Dobra, i tu sobie bierzemy spluwę. Czego nie potrzebujemy? To bym sprzedał. I... Czy jesteś pewien? Nie, to anuluj. Sprzedaj gię. Także musiałem zrezygnować, ponieważ trafiłem na... Jak to się mówi? Ulepsz broń, okej. Ulepsz broń. Piękne, dzięki. Dobra, pokaż co tam masz. Mam ulepszyć broń, tak? A nie tak. Potwierdź, anuluj. Jak tu ulepszyć? Sprzedaj. Nie chcę sprzedać, chcę ulepszyć. Kup. Ulepszyć. Krótka to wziernik pasowałby. Nie no. Okej, i teraz tak. Sprzedaj, dodaj, obejrzyj przedmiot, wyłącz. Dodaj do ulubionych jest. A jak ja to mam ulepszyć? No nie sprzedawaj i kupuj. Obejrzyj. Obróć. A jak je tu ulepszyć? Może tak. Puste. Zadanie ukończone. No dobra. Gapa z ciebie, co? No, szybciutko. A cały rzecz ty mnie wciul
Wiesz? Naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie, bynajmniej nie chciałem od nowa nagrywać, bo chciałem grać na trudnym zestawie. Ale że po prostu zeskanowałem ścianę, przepraszam, że wyprzedzam, i ścianę poszła ze skanem bardzo dobrze, w tej prawidłowej warstwie. A telefon nychuchu, pomimo tego, że się lupa pokazywała. I naciskałem wszelkie możliwe, F, nie F. W praktycznie całą klawiaturę przejechałem, no nie? Żeby to zrobić. Ni chudy byk. Więc gram na łatwym. Chcesz pogadać o wczoraj? Nie. Mapa stylowo jest tutaj. Więc jest sporo do jej do przejścia. Jakby nie było. No tak, dla tych, którzy bardzo szczegółowo lubią mapę, wiecie, oglądać. I teraz tu mamy Jazgi, no nie? Miasto, nie, to są Jazgi czy zadania. Miasto, spotkaj się z Jakobem, okej. Okay. Potem jest do krwi, dobre uczucia. Szczepy epipunek. Militech. Paralink. Mik. A gdzie są Jazgi? W sumie mam jedno do wykorzystania. To od razu wykorzystam. A nie, po lekarzu. Po lekarzu. Szczepy. Mamy tak przed lekarzem, ekwipunek. Dziennik. Okej. Okay. Czyli wychodzi na to, że Jazgi na ten moment dziennik mapy polecenia wytwarzanie. Okej. Bronię. No dobrze, no ja wiem, przedłużam, nie powinienem, potem powiecie, a bo film trwa godzinę. Nie śpieszyłeś się, co mało? I tego typu rzeczy, no nie? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Siadaj. Skończę. No już siądę już. I możemy lecieć do Reapera. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żarcie. A czego tu nie lubić? Makaron jest, mięso jest, a jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, znaczy, śmiało się. To byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żarcie. Dlaczego tu nie lubić? I se nie siadłem. Makaron jest, mięso jest, a...
Samochód do sprzedaży. Pokaż przeczytane. To jest Z. Aha. A to F, co to jest? Wiadomości numeru serii El Capitan. To może to są te drzazgi zakichane. Chociaż raczej wątpię, no nie? A to? Co to jest? No okej. To mamy już przeczytane. By dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubo. Robi mi smaka, gadzina. Załatwiłem na kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza Liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fiksera. I co? Słabo? No, bardzo słabo. Wydawało mi się, że Dex wypadł z gry parę lat temu. Zadarł z jakąś ekipą z Pacyfiki. Gruba sprawa. Pamiętam. To było 2 lata temu, wojna gangów. On rzeczywiście był w to zamieszany. Sporo ludzi poszło wtedy do piachu. Dexowi udało się jakoś uchować. Na dłuższy czas musiał zniknąć z radaru, bo na mieście mieli do niego pretensje. Ale teraz wraca. Jackie, to nasza szansa. Dex na pewno będzie teraz potrzebował przyjaciół. Otóż to, mano. Otóż to. No dobra, dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Spoko, umów nas. Pogadamy, zobaczymy. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem chyba, ale... Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fikser trochę pomacha fujarą, że to on załatwia robotę, ale wszystko na miło. Bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby fikser dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interesy. No interesy interesami. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Niestety, biorę ci z powrotem. Dzięki, Jackie. Doceniam. Ja też doceniam. Ale że ja nogami wierzgam. I korzystam z podpowiedzi. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. To i wybaczcie. Tak samo jeździ. Konieczność. Przekonamy się. To co? Jedziemy? Jedziemy. Zobaczymy. Jasna sprawa. Bo na starym PC-cie strasznie narzekałem. Narzekałem, jeżeli chodzi o prowadzenie. Strasznie mi to nie to, że nie tyle, co mi nie szło, a... No co? Do Reapera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. Tylko po prostu mi się wydaje... Słuchaj, i tak miałem jechać do Wiktora.
Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwijam. Tyle, że po prostu ja cały czas wszędzie lądowałem na samochodach, na barierkach, no co byś nie, jakby to powiedzieć, nie miał po drodze, to było moim wyrogiem. O, tak jak na przykład teraz, to nie? O, i teraz, i se wykrakałem, no nie? No to jesteśmy, chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Obgadamy zlecenie dla... Super. A, nie od tędy się wchodzi. Okej. Okay. Ale nie jesteście panami swych wspomnień, albowiem oczy wasze nie należą do was. Czy może raczej... O, teraz idziemy do doktorka, no nie? Nie tylko. Serio? Skąd niby masz takie znajomości? O, i teraz jest Jazga. Wiktor już na ciebie czeka. Weź, poczekam, przeczytaj tu. R. Mamy z Misty do pogadania. No właśnie, i tego nie wiedziałem, jak te jazzki czytać, bo je trzeba czytać od razu, wychodzi na to. Jak na ten moment. Co tu mamy? Myślę, że wystarczy, no nie? Że wam zostawię, nie będę tego czytał. Po prostu... uważam, że po co ja macie się wkurzać i, albo nie wiem, mieć bekę ze mnie, skoro mnie czasami tak szczyknie w kończynach i to też górnych, że łeb odpada, więc przygryzam wargi, w cudzysłowie mówiąc, i tak. No i tu mamy lekarza, no nie? Lekarza. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze cię widzieć. Ciebie też, ciebie też. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter DeShawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter DeShawn. To nie byle kto. Ciekawe, to ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Raczej nie. Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Tam kombinuję. Ostatni raz. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. No to strój. Jedziemy na fotel. Ło, jakie gałeczki. Kiyoshi. Najlepsze, co mam. W sam raz na tę okazję. Jakie gałeczki. Jak słyszycie wiatrak, to tylko dlatego, że po prostu na polu ciepło, okno otwarte, a mi full gorąco, nie? Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Dobra, ja sobie mam sprawdzać twarz.
Dobra. Escape. Ręce. Potwierdź. Coś jeszcze. O, to by pasowało, no nie? Co jeszcze możemy wybrać? Dostępne przedmioty. Ti 5% szybkości. Zwiększa szansę trafienia krytycznego wprost proporcjonalnie do atu. 20% spowalnia czas, kiedy poziom twojego zdrowia o no i nie mogę już wybrać, no nie. Czekajcie, co pisze. Tu mamy kłótę. O, nie może zamontować tego szczepu, czy na pewno chcesz kupić. Dłonie. Dłonieśmy już przerabiali. Mózg. I co z tego, jak nic z tych rzeczy nie będzie można. Pikawa. Ja nie wiem, czy nie lepszy byłby procesor. Ale też nie możemy. Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma przydałoby mi się tak zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego, to jak moja była, zaletka, wciąż może być rozpoznawalna. Nie żartuj. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. O. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. Pewnie, że facet. Ufam ci, dzięki. Jak mało komu. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Szkoda, że nielicznym rzeczywistym czasie można... Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Ufać. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Dobry jest, dobry. Na moment oślepniesz, bez obaw. Przedobry jest jegomość, naprawdę. Świetne. Takie podejście, żeby w realnym świecie mieli lekarze, to było excellent. Co, ciemność widzę. Podpinam cię. O, jaki. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń. Ejże. Obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Ale te szczypce rozwalają mnie. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? Jest na tip-top. O, jest świetnie. No to pięknie. Pora na skan. Pora na skan, no nie?
Czyli chodzi o to, że drzwi. Musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Świetnie. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć. O, a ja takich będę lubił rozwalać także. Baza osób poszukiwanych. O, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Jak w zegarku. Dlatego też między innymi... Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Wróciłem do Cyberpunk. Raz, że PC. No i podgaming złożony. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz. Kolejny oj, będę. Zezwyczaj. Będę brał, panie doktorze, do końca gleby. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. Podkręca. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Ładkręca, nie? Dawaj, młody. Ładkręca, panowsko. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. No, takiego przyjaciela mieć też. Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3/4 impetu ciosu. Okej. Okay. Tęsknisz za tym, co? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że wszystko pomaga. I że to jest swoje marudzenie. Aż mi się coś... Wynajęcie i miejsca na skupi było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. O, właśnie. To jest dobre powiedzenie. Jak w ogóle idą interesy? Aj, tu już słyszałem. Dobra. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Nie to chciałem. Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Spóźnię się, przepraszam, buziaki. My nie zapominamy, zginiesz. Jeszcze raz pojawiają się u mnie, któryś z twoich pajaców skończy się na czymś więcej niż pęknięcie szczęce. To nie jest groźba. Zapraszam. Dobra. To są chyba te drzazgi. Wiktor. Dobra. Nie tak chciałem. Zapomniałem.